Album Maja Sowińska Life Experience On Wraca to album, który ma całą strategię kreatywną, wizualną. To jest coś, o czym zawsze marzyłam, że chciałabym zobaczyć i uczestniczyć w czymś takim w kościele. Cały czas miałam w sercu coś takiego, że chcę w życiu kiedyś zrobić coś, co będzie też taką modlitwą totalną, w takim sensie, że będzie nie tylko muzyka i tekst i jakby ta taka strona muzyczna, ale także wszystko, co wokół, czyli właśnie rekwizyty, kolory, faktury, materiały, symbole, przedmioty. Robimy to ze względu na Boga, który jest godzien tego, żeby robić dla Niego wszystko jak najlepiej, jak najładniej i na jak najwyższym poziomie. Nagle poczułam, że ja po prostu nie chcę czegoś, co, nie wiem, przyszło mi do głowy jako fajny pomysł, że ja już jakby nie chcę własnych pomysłów, tylko czułam, że muszę po prostu usiąść i zapytać się Pana Boga, co On konkretnie chciałby. Kształt mapy Izraela będzie całym logiem tego wydarzenia. Nie chodzi o jakąś taką pobożną kokieterię, że Izrael, że w ogóle, że jakoś tak wypadałoby, tylko to wynika z konkretnego przynaglenia i z konkretnej świadomości, że Jezus wraca na ziemię nie jako jakiś Jezus, tylko jako Mesjasz Izraela, jako żydowski król, który przywróci Królestwo Izraela, który odnowi żydowski lud, który po prostu wraca, żeby odzyskać w jakiś sposób swój naród wybrany. Chcę dla wszystkich wszystkim być. Myślę, że to będzie też coś ważnego w takim duchowym postrzeganiu w ogóle miejsca Izraela, roli Izraela w planie zbawienia, jego miejsca jakby w tym stosunku do Kościoła. Cała uwaga świata, tylko Tobie należy się. Wierzymy, że On niedługo wróci, dlatego też to robimy, bo oczekujemy Jego przyjścia. Chwale. Tobie należy się. Przez utwory, które znajdziecie na albumie, chcielibyśmy Was zaprosić do tego, abyście przeżywali Bożą obecność, która jest. On chce przychodzić do każdego z nas. I właśnie w trakcie modlitwy to może się dziać w naszym życiu osobistym, tam gdzie jesteśmy, w naszej codzienności. I wierzę, że te utwory będą właśnie to robiły. Chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście się stali częścią czegoś, co wymknęło się spod kontroli. Co przez to rozumiem? Mianowicie to, że my mieliśmy jakiś plan na to i on zaczął nam się wymykać, ale w taki bardzo chwalebny i ekscytujący sposób, który wskazuje na to, że Bóg przejmuje kontrolę i to jest takie trochę straszne z ludzkiego punktu widzenia, bo chcielibyśmy nad wszystkim panować, ale z drugiej strony kryje się w tym wielka obietnica czegoś nowego, czegoś świeżego i co najważniejsze, chcę Was zaprosić do czegoś, w czym nie chodzi w ogóle o nas. Nie chodzi o nasze samopoczucie, nie chodzi o nasze uzdrowienie, o nasze namaszczenie i o cokolwiek związanego z nami, chociaż to są bardzo fajne rzeczy, ale jakby nie jest na nie czas teraz. Chcę Was zaprosić do tego, żebyście byli częścią czegoś, co naprawdę skupia się nie na tym, co Bóg może nam dać, ale na tym, o czym On sam marzy, czego On sam pragnie, jaki On sam jest. Żywe doświadczenie obecności Boga. 14 utworów, spontaniczne utwory, spontaniczne zaśpiewy. Boża moc i Boża obecność, która nie ma żadnych granic i działa w życiu każdego, kto zechce, kto zapragnie Go. Wierzę, że właśnie to ten album może Ci dać.